Często zwalamy to na przesilenie wiosenne. Ja nie ukrywam, że też jestem taką osobą, która mówi, o, te zmiany pogodowe cały czas. To raz słońce, raz deszcz. I mam te skoki ciśnienia. Ale okazuje się, że nie możemy i nie powinniśmy zwalać tylko na właśnie przesilenie wiosenne i na te zmiany pogodowe takich skoków ciśnienia. A dlaczego? No o tym już nasi goście. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Marcin Ruciński z nami, który jest pacjentem i miewa właśnie takie nagłe skoki ciśnienia, o których mówiła Ida. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Jest z nami także profesor Marcin Grabowski, kardiolog, rzecznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Witam. Panie Marcinie, to najwyższe, te najwyższe wartości, z jakimi się pan spotkał, u pana oczywiście to? Stwierdzone to 190 na 126. A norma, panie profesorze, to? To pewnie warto, żebyśmy przypomnieli tę normę i ona na pewno nie powinna być większa jak 140 na 90. Natomiast najlepiej, żebyśmy mieli w domu 120 na 60. To jest tak zwane książkowe idealne. To jest książkowe, 120 na 60, a jeżeli jest 190 na 126, to już było naprawdę wysoko. To już czuć, to już czuć. I co czuć? Znaczy w moim przypadku to czułem na przykład pulsowanie z tyłu głowy, takie lekkie podenerwowanie, tak, taki niepokój wewnętrzny, aczkolwiek no najbardziej to czułem to w głowie po prostu, tak, że trzeba jednak było usiąść i tak jak gdyby zresetować się, zrelaksować po prostu, żeby od tak wypocząć wewnętrznie, żeby to ciśnienie samoistnie spróbowało, żeby je zbić. Ale i udało się zbić? No niestety czasem się nie udaje zbijać i trzeba wziąć po prostu jakiś lek taki tak doraźnie, żeby to ciśnienie spadło w dół. Ale czy to była właśnie jakaś wskazówka tego, że rzeczywiście ma pan takie tendencje, jeśli można to tak ująć? Znaczy wie pani co, no ja leczę się na nadciśnienie już kilka lat, tak? No właśnie, tak jest. Zażywam te leki, tak? Aczkolwiek czasem no zdarza się zapomnieć, tak, nie popieram tego, nikomu nie polecam tego zdarzenia, no i też czasem po prostu leki też nie pomagają, takie zły się bierze systematycznie i trzeba po prostu sobie radzić w pewnych przypadkach Pytam inaczej. Pytam dlatego, że tak myślę o tych początkach, jak ktoś ma zweryfikować, że faktycznie właśnie cierpi na nadciśnienie, skoki ciśnienia i powinien właśnie brać takowe leki. Jak to u pana, jak to się u pana zaczęło? Ten początek. Znaczy, u mnie najpierw takie pobudzenie wewnętrznie było to kilkanaście lat temu, tak? No i te bóle głowy, często tam z tyłu właśnie głowa zaczynała boleć, tak? No i tak właśnie poszedłem do lekarza rodzinnego tak zwanego, no i on powiedział, niech pan zacznie sobie mierzyć ciśnienie po prostu. No i kupił w domu, sobie. Po prostu. Tak, w domu, dosłownie tak w domu, bo wie pan, u lekarza czasami to ciśnienie potrafi być wyższe ze względu na ten stres, taki jak to mówią lekarze, efekt białego fartucha. Tak? Znamy ten efekt, odczuwamy go. Także dzięki za marynarkę dzisiaj, panie profesorze. Tak. Jest spokojnie, ale rzeczywiście w domu, w warunkach cieplarnianych, wtedy to jest najbardziej wiarygodne. Dokładnie tak i też nie po jakimś wysiłku, to posiedzieć tak 5-10 minut, żeby sobie zmierzyć ciśnienie po prostu na ręku. I wtedy te wartości u pana zaczęły tańczyć. Takie niepokojące być po prostu, więc jak gdyby poszedłem znowu do lekarza z tymi wynikami, zapisał mi leki. Okej, to jest bardzo słuszna droga, panie profesorze, czy chciałby nas od razu do kardiologa wysłać? No tutaj pan Marcin zwrócił uwagę na kilka bardzo istotnych elementów, ale takiego pacjenta dostosowanego, który dobrze kontroluje, dobrze leczy swoje nadciśnienie tętnicze. No po pierwsze należy powiedzieć, że ciśnienie i tętno to jest taki z jednej strony najprostszy parametr, który każdy z nas może zmierzyć, z drugiej strony bardzo poważny. To jest podstawowy element badania lekarskiego. Też ciśnienie i tętno to nie jest parametr, który jest na stałe regularny i nawet powinien być cały czas w tych wartościach, o których powiedziałem. Emocje, stres, wysiłek fizyczny powodują, że wzrastają i to jest prawidłowa reakcja organizmu. Mówimy o tętnie i o ciśnieniu zakochanych, mówimy o tętnie i ciśnieniu osób kłamiących, więc bardzo łatwo to rozpoznać. Z drugiej strony, jeżeli mierzymy je w warunkach dla nas przyjaznych, w domu, po odpoczynku, bez stresu, ono powinno mieć wartości prawidłowe. W sytuacji, kiedy nie ma wartości prawidłowych i jest to no, kolejny z rzędu pomiar, tutaj należy się pogodzić z tym, że ma się chorobę, którą nazywamy nadciśnieniem tętniczym. U większości osób jest to choroba związana z wiekiem, z życiem, ze stresem. U większości z nas jest osobą, jest chorobą niewyleczalną, więc też należy się z tym pogodzić, że trzeba ją kontrolować. Ale to, co jest optymistyczne i to, co jest ważne, że jeżeli regularnie, prawidłowo przyjmujemy leki i mamy prawidłowe wartości, to nasze ryzyko praktycznie jest zminimalizowane, jakby tego nadciśnienia nie było.
Ryzyko czego, panie profesorze? No to są te najpoważniejsze powikłania, o których pan Marcin też mógłby powiedzieć. Ja wymienię te takie, które są dla nas wszystkich znane, czyli przede wszystkim zawał serca, udar mózgu, niewydolność serca, no włącznie ze śmiercią wtórnie do powikłań nadciśnienia tętniczego. Bardzo poważne konsekwencje, najpoważniejsze tak naprawdę, a zaczyna się od tego rzeczywiście, że jeżeli chodzi o zapobieganie takiemu scenariuszowi, po prostu badanie w domu. Możemy, każdy z nas może to spokojnie wykonać. Po ilu takich skokach, tych wyników domowych powinniśmy się udać do lekarza? Czy już po drugim? No według definicji to jest już po drugim nieprawidłowym. Dlatego pytam. Ale naprawdę? Tak to wygląda. Oczywiście no, musimy skorygować te sytuacje przygodne, o których mówiłem. Stres, zmęczenie, jakieś emocje dodatkowe. Jeżeli tym to tłumaczymy i w międzyczasie są wartości prawidłowe, możemy chwilę odczekać. Natomiast jeżeli zdarza nam się to częściej niż kilka razy, 2-3 razy w tygodniu, to jest już sytuacja, która powinna być zweryfikowana. No właśnie, tak wracając do tego, jak zaczęliśmy ten temat właśnie a propos tych zmian pogodowych. Faktycznie teraz doświadczamy tych wszystkich skoków i wiele osób gdzieś bagatelizuje te skoki właśnie też ciśnienia. Więc tutaj chyba ważne jest to, żeby podkreślić na koniec tej rozmowy, że faktycznie musimy mieć gdzieś czujność tutaj, taką samoistną, własną, naszą wewnętrzną i badać to ciśnienie i weryfikować, co tam się dzieje, żeby zgłosić się do lekarza. No, żeby nie leczyć się samemu, ale jak widać na załączonym obrazie, można, prawda? Można, dokładnie, właśnie o to chodzi. Bo funkcjonowanie na dzisiaj, kiedy to wszystko jest uchwycone, jest normalne. Troszkę bliżej. Bez żadnego problemu. Bez żadnego problemu. Sport także na przykład, jeżeli chodzi o... No, nie za bardzo, tak? Ale... Tu musimy uważać. Tak, trzeba uważać, bo wysiłek może sprowokować właśnie skok ciśnienia. Okej, ale panie doktorze? No, z drugiej strony regularny wysiłek jest jedną z metod obniżania ciśnienia tętniczego. Tak jak tutaj słusznie było powiedziane, nagły, ekstremalny, ponad to nie nasze było takie siły, wysiłek zwiększa ciśnienie, ale regularnie to jest jedno z podstawowych zaleceń, które zaleca się osobom z nadciśnieniem tętniczym. Wystarczy spacer z kijkami, wystarczy unikanie korzystania z windy, wejście po schodach. To są te podstawowe rzeczy, z których możemy korzystać. To prawda. Super, panowie, bardzo dziękujemy, bo to absolutnie ważny temat i absolutnie nie chcemy go bagatelizować, a już na pewno nie leczyć się samemu. Dzięki za to. Dziękujemy. I życzymy dobrego dnia. Wzajemnie. Dziękujemy. To teraz coś, panie Marcinie, co nie jednemu jednak ciśnienie podniesie. Tak, to prawda. Dlatego uprzedzamy. Jelczem w Himalaje. Jedziemy? Jedziemy. No to jedziemy.